Widzieliśmy właśnie, jak rodzina prezydencka wróciła z Delaware na Marine One, a mój kolega Peter Ducey zauważył, że ze śmigłowca wyłonił się ktoś, kogo nie było na liście pasażerów, którą otrzymaliśmy z Białego Domu – Hunter Biden. Zatem Hunter najwyraźniej przebywa w Białym Domu po tym, jak przeciwstawił się wezwaniu kongresu, będąc oskarżonym i kiedy grozi mu maksymalnie 17 lat za kratkami za przestępstwa finansowe oraz kolejne 25 lat za zarzuty dotyczące posiadania broni.